cokolwiek, cokolwiek, dawać mi jednostki więcej, więcej, więcej do obrony, bo tu już mury ledwie dychają i tutaj trochę będę musiał chyba się zaraz wycofać. Hej ekipa, witam was z Stanium. Witam was serdecznie ponownie w Deral Blions. Jesteście gotowi na kolejne spotkanie? Mam nadzieję, że tak. Natomiast zanim zaczniemy, naprawdę dziękuję za wasze oceny, wasze aktywności, wasze komentarze. Informacje o tym, co badamy, jak badamy i kiedy warto to zbadać, naprawdę są cenne. I dziękuję, dziękuję za to wsparcie. Ruszajmy z kolejną rozgrywką. I co nas dziś tu czeka? Oczywiście horda. Ale nie jedna horta, ale aż trzy. I teraz którą wybrać, która bezpieczna będzie, która droga będzie najłatwiejsza, którą najlepiej wybrać. Tutaj przypomnę sobie, mamy hordę 664 jednostek zarażonych i to są jednostki szybkie. Szybkie zarażony kolonista, świeżo zarażony, to są bardzo szybkie jednostki. Tutaj mamy dla porównania 1104, czyli jeszcze więcej zarażonych i tutaj widzę faktycznie ponownie szybko, a tutaj mamy horda zarażonych 8804 jednostki, ale zwróć uwagę, że to jest młody, niedołężny i stary zarażony. Wiecie co? I chyba to będzie najlepsza droga, żebyśmy się wybrali, więc rozpocznijmy tą walkę. Zobaczmy, czy sobie z nim poradzimy i jak mapa przede wszystkim będzie wyglądała, jak będzie wyglądała ta potyczka. Oczywiście wiemy, o co chodzi i jak ta mapa wygląda. Okej. Szczerze powiem, możliwości obronnych to tutaj wcale nie ma. Całe szczęście, że mamy możliwość sporo punktów do wydania. To co? Bierzmy się do roboty, zaplanujmy tutaj coś ciekawego. I jak widzicie, tak mniej więcej udało mi się to zaplanować. Chyba to jest wystarczająco, zostało mi 10 punktów, no ale tylko mógłbym ewentualnie dorobić łuczniczkę, zwiadowczynię, ale jest to bezcelowe. Dobra, rozpocznijmy rozgrywkę. Zobaczmy, jak dużo zombiaków tu przyjdzie. Zobaczmy, z czym będzie nam tutaj przyjdzie walczyć. 8804 zarażone jednostki kontra 67. To jest 132 do 1, słuchajcie, 132 jednostki zarażonych na jednego naszego żołnierza. Jak mamy się z taką liczbą poradzić? Jak będzie tutaj ta walka wyglądać? Czy jesteśmy w stanie to wygrać? Pora się przekonać. Trzymajcie kciuki. I jak widzicie, pierwszy awans się pojawił i wiecie co, tak mi przyszło na myśl, że tych awansów tutaj może być o wiele więcej i może byśmy zrobili taki myk, że jednostki elitarne złotego żołnierza będę wycofywał do tyłu, a na jego miejsce będę po prostu przegrupowywał nową jednostkę, żeby wszystkie nasze jednostki żołnierzy wbiły sobie elitę. Czemu nie? Jak widzicie, ta elita naprawdę bardzo szybko teraz będzie wchodzić, coraz więcej dzwonienie, coraz więcej tego tutaj i ta elita, która tutaj się znalazła, w tym momencie zrobimy, że faktycznie będzie ochraniała bezpośrednio centrum, a my będziemy tutaj ładnie sobie, słuchajcie, podbijać. No, sądzę, że chyba ta elita jednak szybko nam szybciej wejdzie niż myślę, ale może i lepiej. Bardzo fajnie, że tak zrobimy i proszę, proszę. No, nawet ja nie zdążę już nawet tych jednostek przegrupowywać, a tutaj centralnie złoto, 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 pełno złota. Oczywiście od północy widzę najwięcej wchodzi, bo jednak tych jednostek od złota, od północy jest całkiem sporo. Proszę, zapraszam tutaj w takim razie. Kolejne złoto do nas tutaj, kolejne. Tutaj jednostki oczywiście przegrupowuję, dorzucam, przyda się jeszcze więcej, proszę bardzo. No kurczę, ile tego złota tu się kręci? No północ, słuchajcie, to już jest złoto. Północ to jest samo złoto, nie mamy na północy jednostki, która nie jest złotem w tym momencie. Kurczę, patrzcie, jak to szybko nabija.
A jesteśmy tak naprawdę na półmetku. Na półmetku już mamy większość jednostek elitarnych. Ja nie wyrabiam. Co tu się dzieje? No tutaj przecież sama elita stoi w tym momencie. Trochę się przegrupuję oczywiście. Wystawię te nasze czerwone zwykłych żołnierzy. No ale tutaj już nawet nie mam co. Tak szybko oni awansują, tak szybko zdobyją doświadczenie. No po prostu to jest piękny widok, jak tak jednostki awansują. Aż by się chciało, żeby w innych rozgrywkach też tak awansował, żeby faktycznie tak nabijały. No takie hordy to ja w sumie mógłbym przyjmować codziennie. Mógłbym się mierzyć z takimi jednostkami, bo jednak nie myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie zdecydowanie gorzej, no ale jak widzicie, jesteśmy względnie nawet bezpieczni. Tak mi się przynajmniej wydaje. A co wy sądzicie? Czy w dobry układ zrobiłem, że w sumie z żadnych struktur obronnych nic tutaj więcej nie dałem? Tylko żołnierze tutaj walczą. No i przyznaję, no kurczę, nawet nie wyrabiam z tym, już praktycznie wszystkie. No tam może 10 jednostek zostało nieelitarnych. Szkoda, że nie mogę sprawdzić, ile jest elitarnych. Brakuje mi takiej informacji tutaj. No ale centralnie nie ma. Nie ma tutaj, słuchajcie, już kogo tutaj przerzucać, bo prawie wszystko to jest elita. Prawie wszystkie jednostki są elitarne. Staram się tu jeszcze coś podciągnąć, żeby wszystkie awansowały, ale chyba to już jest, mija się powoli z celem. Choć niektóre jednostki, no mamy na przykład tutaj 20. Oto takie jednostki warto byłoby poprzesuwać, tak, żeby faktycznie nabiły sobie tą elitę. Na przykład ty, kolego, 20%, mógłbyś tą elitarnie trochę popracować. A tutaj pięknie, złoto, piękne złoto nam tutaj wchodzi. No i patrzcie, no po prostu ja nie mam nic do dodania w tym miejscu. Ja się bałem, naprawdę się bałem tej przewagi liczebnej, a tu takie rzeczy się dzieją. W takim razie nic mi pozostaje więcej, jak tylko wprowadzić elitę na wszystkich żołnierzach. Mamy ostatniego elitarnego żołnierza. W tym momencie wszystkie jednostki, 67 jednostek, stało się elitą. I już wiemy, jest to oczywiste wręcz, że wygraliśmy. Wygraliśmy ten pojedynek, a raczej tutaj nic wielkiego nie przyjdzie. A nawet jakby przyszło coś większego, to mamy przy zbroi, przy broni 67 elitarnych weteranów żołnierzy, które mają atak 26 i 40 pancerza. W zupełności to powinno wystarczyć, w zupełności powinno to dać radę nawet tym spaślakom, z którymi mieliśmy do czynienia. A póki co, no to wiecie co, tuż na zasadzie będzie chwili, dosłownie chwili, więc nawet ja zrobię chwilę relaksu i zróbmy sobie poluj. Czemu by nie? Tylko nie wiem, dlaczego te jednostki idą w tym kierunku polować zamiast w tym. Nie wiem, dlaczego nie idą bliżej. No ale dobra, to już jest ostatek. Słuchajcie, to już jest ostatek, róbmy to poluj. I może to polowanie trochę przyspieszy. A przyznaję, północ i południe się już wyprztykały. Ze wschodu już jest końcówka. Jeszcze zostaje nam wschód. Wschód, który no gdzieś tam się jeszcze kręci. Jeszcze tych jednostek ze wschodu jest sporo, ale też pewnie już jest coraz mniej, bo zostało raptem 440 jednostek. To naprawdę nie jest dużo. Tak miała wyglądać ta walka, czyli trzeba się przygotować na ogromne fale, ale nie do końca one są takie ambitne, nie do końca są one takie odważne w swoich działaniach, więc po prostu czasami trzeba ruszyć głową, nie cisnąć tych barykad, tylko może wojsko, w militarię pójść. Więc tutaj ostatnie, słuchajcie, ostatnie tchnienie tych zarażonych. I dziękuję, finał pięknie. Zlikwidowaliśmy naprawdę ogromną, gigantyczną wręcz hordę. I to z jakim pięknym efektem. Jak widzicie, zostawiła nam otwartą drogę do przylądku sztormów, ale skoro tak nam dobrze idzie i mamy jeszcze więcej punktów Imperium, to może by ruszył na hordę zarażonych tutaj? Ale zanim bym to zrobił, wziąłbym sobie punkty badań. Zobaczył, czy nie mogę tutaj coś ewentualnie dla naszych wojowników. Promyśliwych, podstawowe zapasy, tutaj dostawy złota, magazyn, tu mamy jakieś barykady, tu mamy optykę, centrum dowodzenia to raczej nic mi nie daje, tu medycyna, żołnierz, punkty żywności, mamy 200, to jeżeli wezmę 120, to mi nie styknie. Ach, a tu wzmocnione pociski, zwiadowczynie, wzmocniony pancerz, o, idealnie, słuchajcie, żołnierz pancerz plus 20%, biorę to i profesjonalny żołnierz później się tu odkrywa. Tu jeszcze mamy broń zmechanizowana, wieża bojowa atakuje, bo bliskich przeciwników wystrzeliwują ogromny pocisk.
a to jest, jeżeli się nie mylę, to jest balista. To będzie fajne. Tu widzę, odkrywamy też handel, mamy zakwaterowanie nowy, budynek tawerna i mamy prefabrykatory. Wielka balista, zgadza się, wielka balista będzie dostępna. I tutaj będziemy mieć prawdopodobnie jednostkę snajper. Czyli w tym kierunku warto będzie pójść, bo tutaj mamy rozbudowane soczewki i snajper jest coraz bliżej możliwości naszych destrukcyjny globalny zasięg. Cud niemy obserwator. Interesujące. W każdym razie wróćmy do naszej mapy i ruszmy na hordę zarażonych, tą szybkę. Szybką jednostkę, szybką hordę, ale sądzę, że chyba sobie poradzimy. Z tamtą hordą sobie daliśmy radę, to i tutaj sobie poradzimy. Tylko jak ta mapa wygląda? No przyznaję, znacznie lepiej ona wygląda niż poprzednia. Jest możliwość bronienia się, więc do dzieła. Tak mniej więcej to zaplanowałem, znowu poleciałem samych żołnierzy, znowu jedna zwiadowczyni. Sądzę, że możemy rozpocząć. Nie wiem, czy to się tak uda, ale spróbujmy. Tylko wezmę tym razem, bardziej skupię sobie jednostki do siebie, bliżej siebie, bo jednak te jednostki muszą być ochronione, wzajemnie się muszą chronić, więc tutaj nie mogę mieć żadnych jednostek wyciągniętych. Ta wieża ma być obstawiona. Tutaj zarażeni będą pędzić na nas jak rakiety i mam nadzieję, że tu się naprawdę wybronimy. Musimy porządnie obtoczyć tą wieżę. I chyba to wystarczy. Patrzcie, lecą. Lecą zarażeni, ale zanim uderzą, powinni już się tutaj zderzyć z naszymi żołnierzami. Mamy ich 76. Chyba dadzą radę, mam nadzieję. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ta bateria będzie szybka, jak widzicie. Mnóstwo zarażonych, mnóstwo. I ta siła ognia jednak jest potężna. Rozwalamy ich, nawet nie podejdą, nawet się nie zbliżą. Choć nie, przepraszam, zbliżają się, uwaga, zbliżają się. Całe szczęście mamy 60% pancerza, słuchajcie, 60% pancerza powinno zrobić swoje. Nie powinni tak łatwo nas pokonać. Jednak to życie im nie spada tak szybko. Dobra decyzja, to była genialna decyzja, żeby zwiększyć im pancerz. No tak, muszę się pochwalić, ale jak widzicie, dopiero jeden żołnierz padł. Jeden, a my właśnie skończyliśmy tą hordę. No jakie to było cudowne, wspaniałe. Oj, wiecie co, jestem pozytywnie nakręcony, biorę się za trzecią hordę. Sądzę, że w tym momencie ta horda nie stawia dla mnie żadnego wyzwania. Jestem tak nakręcony tym zwycięstwem poprzednim i jeszcze poprzednim, że to będzie piękne. Zobaczmy to. Zobaczmy to. I mamy oczywiście, tylko patrzcie jak to wygląda. Czy będzie od północy i od południa, nawet lepiej. Struktury obronne, nie, słuchajcie, żadnych struktur obronnych. Lecimy z tym ulepszeniem od razu, lecimy z tymi jednostkami, żeby już po prostu szybko to rozstawić. Jak widzicie, niestety nie mam możliwości rozstawiania tak, jakbym chciał, ale w sumie to nie będzie tak istotne, bo możemy naprawdę tutaj naspamić. Mamy w tym momencie 1600, patrzcie ile wojaków, radzimy, start od razu. Bierzemy to, ściągamy na mury, ściągamy na naszą wieżę. I znowu to samo. Ich będzie o wiele więcej niż poprzednio, ale chyba damy radę. Chyba damy radę już, słuchajcie, gotowi. Żołnierzy mamy 81, ich jest 1104, więc też spora nierówność walki. Ale damy radę, patrzcie jak pędzą, jak na zabój, proszą się tylko o śmierć. I sądzę, że nie będzie to z nimi większego problemu. Tu się trochę poprzypchamy, troszkę tutaj wepchniemy, troszkę, no, kolega trochę nam popsuł szyki. Ale tutaj, o, już gotowe, słuchajcie, mamy tu, obstawiamy i patrzcie, znowu się zaczyna i podejdźcie dziady, podejdźcie do nas. No spróbujcie szczęścia, jak podejdziecie, to co podejdziecie, to wasze, jak z nas zniszczycie, to wasze. Ale sądzę, że chyba jednak nie. Chyba jednak będzie to zniszczone. Patrzcie, już ściągnęliśmy ich do tego samego poziomu. Oni nawet nie podeszli. Nie zbliżają się. Pięknym wężykiem do nas zaciągają. Piękne wężyki, piękne, jak widzicie. Tutaj nie ma o czym rozmawiać. Nasi żołnierze w tej liczebności w tym momencie stanowią naprawdę potęgę. Hordy, przynajmniej te już szybkie, już nie są takie straszne. Bałem się tych szybkich jednostek, ale patrząc po tym, co żołnierze swoją osobą reprezentują, jakie mają parametry i jaką siłę ognia przy tej liczebności, nawet widzę, że niektóre jednostki w ogóle stoją, nic nie robią. Tutaj naprawdę nie ma tutaj dużo do powiedzenia, nie ma tutaj nic do roboty. Likwidujemy skutecznie, skutecznie i definitywnie. I takie pojedynki lubię. Jak widzicie, już horda się kończy, 200 jednostek, co to jest?
tym momencie zaraz będzie tyle samo jednostek co nasi żołnierze. Już jest po nich, nawet nie podeszli. Nawet się nie zbliżyli, nawet ani jedna jednostka nas nie zaatakowała. Po prostu nie mieli z nami szans. Kurczę. Piękne. I takim oto sposobem zakończyliśmy. Trzecia horda zlikwidowana. Punkty Imperium tylko nam wskakują. I w tym momencie już mamy naprawdę ładny wynik. Mamy 1730 punktów Imperium. No to z tym już możemy startować. I dzięki temu otworzyliśmy sobie na przylądek na sztormów poziom trudności 2. Tutaj mamy wąski szlak poziom trudności 2. I krótsze kopalnie poziom trudności 2. Skoro tak nam dobrze idzie, to może weźmiemy jeszcze jakąś mapkę. Tylko zanim to zrobimy, mamy jeszcze punkty badań do wydania. Mamy tutaj podstawowe zapasy. Centrum dowodzenia produkcji jedzenia plus 20. Centrum dowodzenia produkcji energii plus 20. No ale widzicie, tutaj nie ma możliwości wciśnięcia. Zmechanizowany magazyn, tylko tu potrzeba 120 punktów, że zwiększa limit posiadanych surowców oraz złota, ponadto zwiększa produkcję surowców w okolicznych budynkach. Tylko tutaj punktów potrzeba 120, więc... No cóż, chciałbym, ale nie mam, więc trzeba by coś pomyśleć, może podstawowe zapasy na początku, jedzenie i energię na dzień dobry, dzięki temu szybciej się rozwiniemy, a może broń myśliwych, chyba że pójdziemy tutaj w optykę i dzięki temu dostajemy snajpera w tym kierunku, albo profesjonalnego żołnierza na dzień dobry, czy przeczyszczenie z jednostek. No, powiem wam szczerze, dużo by dróg wybrać. Jednak chyba wezmę podstawowe zapasy na start i w tym kierunku w medycynie będziemy mogli iść i zobaczymy czas badania technologii. Kto wie, zobaczymy w takim razie gdzie tu pójdziemy. A teraz jaki kierunek? Krótsze kopalnie czy wąski szlak? Spróbujmy te krótsze kopalnie, zobaczmy co tutaj jest takiego. Na tych wulkanicznych pustkowiach znajdują się opuszczone dawno temu kopalnie złota. Teraz ciszę na tej pokrytej popiołem ziemi zagłusza jedynie krakanie kruków. Wybuduj wielką kolonię i wydobywaj złota z kopalni cennego kruszcu, by zapewnić nieprzerwaną dostawę złota dla Imperium. Pomiędzy górami i kopalniami znajduje się wiele wejść. Każdy z nich potrzebować będzie wytrzymałych mocniej, by chronić kopalnię. Liczebność kolonii 700, produkcja złota 2000, czas na kończenie misji 67, ale nie mam informacji o żadnej hordzie. Spróbujmy! Ciemno i ponuro na dzień dobry, jak widzicie. Ale mamy to i tu są nasze kopalnie, mam rozumieć, w tych terenach, tylko niestety tutaj nie ma podświetlenia. Ale tutaj kopalnie i na dzień dobry już widzę. Widzę złombiaczki, widzę nasze zarażone jednostki, trzeba w takim razie brać je za likwidację. A tutaj co? No to po prostu bierzemy i budujemy domy, musimy dużo popracować. Ale będzie horda, jednak horda za 17 dni, widzicie to. Jednak horda tutaj do nas przybędzie, więc nie możemy być tak bezkarni, nie możemy być tak pewni, że nic tutaj nam się nie przydarzy, bo tych zombiaczków, jednak tych zarażonych jednak będzie tutaj i to będzie całe mnóstwo, słuchajcie. Jak widzicie, tutaj też całe mnóstwo. Snajper będzie likwidował, oczywiście. Z tej strony mamy żołnierza, no ale zdecydowanie będzie najazd. Tylko ciekaw jestem, od której strony przyjdą i od której pociąg przyjeżdża, od tej strony. Dobra, i pociąg pewnie jedzie w tym kierunku. Okej, okay. No to póki co czyścimy, bo tutaj widzę mamy dostęp do kamienia. Tutaj będziemy musieli pilnować tego interesu. Więc snajper, ty wchodzisz w tym kierunku, czyścisz sobie tu. Tutaj wchodzimy, a jednak skręcili w tym. Interesujące, to coś ciekawego. W każdym razie pora tutaj wyczyścić, bo tutaj mamy kamień. A tu będziemy chronieni od tej strony. Ciekaw jestem tylko z której strony nadejdzie horda. Mamy dzień 12, ja tutaj już mam kilku żołnierzy, udało się pozyskać skądś metal i okazuje się, że metal jest tutaj, słuchajcie, złoża metalu są w tym miejscu, no to tutaj trzeba koniecznie się budować, nawet nie wiedziałem, nie przypuszczałem, że w takim miejscu może być złoże metalu, ale tym lepiej dla nas, bo faktycznie tutaj będziemy potrzebowali bardzo, bardzo dużo żołnierzy, więc pora tutaj oczyścić tą okolicę, już żołnierzami tutaj mocno eksploruję, mocno tutaj trzeba faktycznie zadziałać, bo nie możemy sobie pozwolić. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj najazd był. Dzień 12 do 17 bardzo blisko, ale mimo wszystko jestem gotów. Sądzę, że jestem gotów na to, żeby się zmierzyć. Tutaj ewentualnie jeszcze będę musiał oczyścić ten teren. Nie wiem, z której strony niestety będzie najazd, więc to jest trochę martwiące dla mnie. Może być od północy, może być od południa, może być z różnych stron. Mimo wszystko będziemy cisnąć, będziemy starać się jak najbardziej aktywnie tutaj rozwalać jednostki wroga. Dodatkowo żołnierze.
wchodzą tutaj na oczywiście status elitarny, szkolimy ich w tym kierunku i no dobra, trochę trzeba, przegiąłem trochę z tym atakiem, trochę tutaj się trzeba przygotować, bo troszkę się ich tu namnożyło, ale tutaj, z tej strony próbują mnie podgryzać, więc tutaj mury muszę sobie wzmacniać. Tutaj myślę, żeby też dawać sobie ewentualnie te mury potrudnia. Niestety bramy tutaj już trzecie nie postawię, bo tu są rozjazdy, więc te mury są z definicji już słabsze, ale to nic, sądzę, że możemy tutaj spokojnie oddać się temu, żeby tutaj właśnie takiego zwiadowca tutaj ściągnąć, żeby ładnie tutaj można było postawić jakąś wieżyczkę. Tylko pytanie, a tutaj będę mógł postawić, proszę bardzo, piękna wieża. Tu też będę mógł postawić wieżę, proszę, po takim razie dwie zwiadowczynie ładnie tutaj się ustawiają. A my, no co, zbieramy kolejne jednostki, tylko robotników nam trzeba. No, po prostu droga prosta, dobudowywać więcej domów, dobudować więcej domów, dobudować więcej jedzenia, bo te rzeczy właśnie nam są potrzebne. Więc cisnę temat, cisnę tutaj jak najbardziej i staram się jak najintensywniej eksplorować te tereny, bo naprawdę jest tego dużo, a mamy czasu coraz mniej. Nie wiem jak duża będzie pierwsza fala, oby jakaś skromna, bo będzie ciężko. Grupa nieumarłych w pobliżu z kolonii zachody, ze wschodu, ze zachodu, czyli z tej strony będą uderzać. Jednak słuchajcie, zachód, jednak zachód, nie północ, nie południe, nie wschód, jednak zachód. To w takim razie słuchajcie, musimy tutaj te mury wzmocnić, inaczej nie przetrwamy, musimy tutaj potężne mury zbudować. W takim razie proszę, budujemy, mam nadzieję, że to jest ta część, nie ta, ale z jednej strony, z drugiej strony można by ewentualnie trochę się tu wspomóc. Tutaj poproszę jednostki, produkujemy, w takim razie nie mamy dosłownie nic, nie mamy drewno. Ale przepraszam, mamy możliwość pozyskania drewna. Tu było drewno, więc ciśniemy po to drewno. Im szybciej, tym lepiej. Muszę 3 godziny. 3 godziny muszą wystarczyć, żeby się tutaj obronić. Będzie jadka. Oj, coś czuję, że będzie jadka. Słuchajcie, musimy się jakoś obronić. Musimy na pewno tutaj mocno podziałać, więc bierzemy to drewno, bierz i nie przestawaj. Tutaj mam nadzieję, że będziemy jakoś usunięci. Idzie zachód, idzie w tym kierunku. Miejmy nadzieję, że wytrzymamy, mam nadzieję, że tu jakoś podołamy, bo będzie naprawdę grubo, słuchajcie. Jeżeli te mury tutaj nie zbudujemy, oj, chyba tu właśnie o to mi chodzi, że oni, robotników nam brakuje. No ale dobra, słuchajcie, trzeba się z tym zmierzyć. Nie wiem, z której strony uderzą, trzeba się z tym mierzyć. Z której by strony nie uderzyli, musimy wziąć to na kratę. Gdzie oni uderzą? Gdzie pójdą? Czy pójdą naokoło tędy? Nie, idą tędy, tutaj, proszę, idziemy, ciśniemy w tym miejscu, w takim razie tutaj wchodzimy. Im szybciej, tym lepiej, proszę, bliżej, wcisnąć karabiny, bić. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby się obronić. Kurczę, jak się tu przebijają, ale całe szczęście mam żołnierzy. Snajper, chodź tu, snajper, przyda się na pewno, bo musimy tutaj obronić się. Z tej strony idą te zombiaki, słuchajcie, te strony cisną, ale mamy nadzieję, że się wytrzymają te mury. No jest ich trochę za dużo, tych zombiaczków, zdecydowanie jest za dużo i nie wiem jak to się rozegra, ale musimy wytrzymać, muszą te mury wytrzymać, musimy się wybronić. Ty zostań tu i bij i broń się. Jest, słuchajcie, jest szansa, że fala nie przetrwam, mam nadzieję, że tak, że mam nadzieję, że tutaj wytrzymamy. O, przebili się, cisnąć ich, likwidować łobuzów, nie mogą się tędy przedostać, proszę likwidować, im szybciej, tym lepiej. Dobra, cisnąć tutaj, cisnąć, z tej strony też próbują się przebić, w takim razie szybko, tutaj, dobra, słuchajcie, tu jesteśmy też atakowani, z tej strony jesteśmy atakowani, ze wszystkich stron jesteśmy praktycznie atakowani. Dobra, tu żołnierzy poproszę, bo tutaj naprawdę jeszcze te jednostki próbują się przebić. Próbują, ale udało się, słuchajcie, udało nam się. 28 dzień, teraz będzie kolejna fala. Miejmy nadzieję, że będziemy następnym razem bardziej gotowi, bo teraz mocno się przebili i mi to się wcale nie podoba, dlatego też wysyłam te jednostki jeszcze bardziej dalej, tutaj trzeba puścić snajpera, żeby osłaniał nas od tej strony, bo też widzę tutaj, jesteśmy w niebezpieczeństwie, ale chyba damy radę, chyba będzie dobrze. Natomiast musimy naprawdę tutaj wzmocnić naszą obronę, bo jest ona wręcz fatalna. Pierwsi żołnierze właśnie są produkowani z nowych zasobów żelaza, które pięknie tutaj gospodaruje się. Tutaj widzę kolejne złoża mamy, więc na pewno tutaj trzeba będzie wybić wszystkie te zabieżki jakieś w okolicy. Tu chyba jest to złoto, o którym była mowa, które mamy wydobywać. Nie ma problemu, ogarniemy i to. Tylko najpierw muszę faktycznie upolować na wszystkie te zombiaki, które się tu kręcą.
i będziemy tutaj względnie bezpieczni. Mam nadzieję, że uda mi się zbudować faktycznie tutaj te wieżyczki. Tutaj będę mógł... Oj, to za dużo, tu za dużo. Proszę tutaj w tym kierunku. A my tutaj będziemy osłaniać. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia, że tu będziemy względnie bezpieczni. Oczywiście te mury, które tutaj mam, są fatalnie zabezpieczone. Bo tak jak powiedziałem, tutaj jest tego za mało. Jeżeli ma to być naprawdę osłonięte, to może być naprawdę potężny mur, a nie takie byle co, które mieliśmy na samym początku. W każdym razie dużo zabijaczków w okolicy, więc na pewno będziemy tu likwidować, będziemy tutaj postarać się kombiny, wyczyścić je do zera, żeby móc w końcu tutaj na przykład postawić sobie taki mur i tutaj w pełni cieszyć się tą obroną, o tą obronnością. Zobaczymy, czy ewentualnie od północy jest jakiś plan na atak. Mam nadzieję, że nie, że tutaj zombiaczki nam nie podejdą. Od południa jesteśmy ochronieni. Jest, dobra, spokojnie. Zombiaczki tu nie podchodzą. Jedynie co to jeszcze tutaj nie mamy osłony. No ale jak widzicie, te osłony, które mamy, to nadal nie jest to, co bym chciał. Od północy w ogóle nie widzę takiej możliwości jeszcze się bronienia, więc tutaj na pewno trzeba wzmocnić. To wszystko trzeba wzmocnić, to wszystko trzeba podbić do góry, więcej tego nam tu potrzeba, więc wojsko. Tutaj na pewno droga jest, z której strony mogą podchodzić i mogą nas próbować właśnie tutaj zrobić najazdy. Okej, tu widzę zombiaczki się próbują przebić, proszę likwidować. Proszę tu likwidować kolegów, nie chcemy ich tutaj, proszę, a my tutaj czyścimy. Czyścimy oczywiście awanse lecą naszych żołnierzy, więc całkiem spoko. Podoba mi się taka perspektywa, tylko musimy faktycznie jeszcze trochę tutaj się pobić, powalczyć. I jak widzicie tutaj, już w tym miejscu powinien być mur, coraz bliżej. O, szanse na mur tutaj jak największe są, więc bardzo dobrze. Oczywiście czyścimy wszystko, co tu się kręci. Jest tego dosyć sporo, ale dzięki temu awanse i jeszcze raz awanse. Hordy zrażonych na drodze ze wschodu będą nadchodzić, czyli prawdopodobnie z tego miejsca, czyli albo gdzieś tutaj. Ciężko stwierdzić, w każdym razie muszę się tutaj obronić, więc szykujemy, słuchajcie, szykujemy wojsko, tutaj proszę wojsko, jak najwięcej wojska wschód, czyli w tym kierunku żołnierzy przegrupowujemy w to miejsce, więc tu wschód, ja muszę tu zdecydowanie wschód wzmocnić. Tu są mury bardzo, ale to bardzo słabe, więc proszę tutaj wzmocnić. Nie wiem, z czym będę miał do czynienia, naprawdę nie wiem. Więc w takim razie przechodzimy, słuchajcie, przechodzimy tutaj. Tu sobie zostawiam was, dziewczyny. Wy dziewczyny tutaj, wy jeszcze pomożecie, tu we dwie wystarczą. Więc tutaj szybkie przegrupowanie. Muszę wzmocnić się, za dwie godziny, słuchajcie, za dwie godziny będzie starcie. Nie wiem, czy to wytrzymam, w każdym razie muszę jakoś tu ograć to. Natomiast idą, słuchajcie, i nie wiem, z czym będziemy mieć do czynienia. Mamy trochę wojaków, ustawię się tu trochę, może tutaj z tej strony. Ciężko mi powiedzieć, idą z tej, dołem, jednak będą szli dołem. Więc w takim razie szybko, na wieżę wszyscy, którzy mogą wchodzić na wieżę, wy też, jeżeli możecie wchodzić na wieżę, więc tutaj, patrzcie, tutaj z tej strony jesteśmy mocno osłabieni tak naprawdę, bo tutaj nie mamy żadnej obronności, więc tutaj muszę tych murów jak najbardziej nastawiać, bo jak widzicie, jesteśmy całkowicie, jednak idą górą, i górą, ja się dałem wzwieść, oni jednak z tej strony idą, proszę bardzo, tutaj, w takim razie wszystkie jednostki tu, proszę, szybko, tutaj wszystkie jednostki zapraszam teraz tutaj. Jaka horda, cisnąć, bić ich. Dobra, słuchajcie, w takim razie mury muszę stawiać z tej strony, bo jednak tutaj jesteśmy w niebezpieczeństwie i to dosyć dużym. No dałem się zwieść, myślałem, że ten wskaźnik, ale to nie, to był ten wskaźnik, tylko to były zasoby, a ja się dałem całkowicie zwieść. Dobra, mam nadzieję, że jakoś tutaj jeszcze sobie zostawiam, że jakieś mamy szanse do obronności, cokolwiek, dawać mi jednostki więcej do obrony, bo tu już mury ledwie dychają i tutaj trochę będę musiał chyba się zaraz wycofać. Mury tam padły, dobra, tutaj się lekkie przegrupowanie, słuchajcie, i ciśniemy, odbijamy ich stąd. Mam nadzieję, że się wytrzymamy. No jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Tutaj pojedyncze jednostki, a to damy radę. Tutaj próbuję, wycofać się do tyłu, troszkę do tyłu i cisnąć ich, odeprzeć ich. Musimy się tu utrzymać, odbić. Kilka będzie strat, będą jakieś straty, ja wiem, że będą straty, ale musimy. Kolega do tyłu. Ciśniemy ich tutaj, bo bez obronności nie możemy ich tutaj przepuścić. Jak ich tu przepuścimy, to będzie po nas. Jak ich tu przepuścimy, to oni zarożą domy i jesteśmy straceni. Trzymajcie się tam, chłopaki, dzielnie, macie pancerze. Mamy 60% pancerza, więc mamy szansę, ogromną szansę. Dobra, wytrzymaliśmy ten najazd. Kurczę, ale nas zrobili. Dałem się zwieść tym śladem tutaj, że tutaj te zasoby. Ale jak widzicie, mocno odeparliśmy, teraz ich tutaj pociśniemy z tej strony. Natomiast zwiadowczynie, proszę tutaj
proszę tutaj się ładnie ustawić. Tu musimy ponaprawiać struktury. No i dobrze, dobra, obroniliśmy się. Północ mamy zabezpieczoną, słuchajcie. Północ mamy zabezpieczoną. Mamy tutaj już wydobycie, zaraz będzie wydobycie złota, więc całkiem spoko. Tylko, o, macie, słuchajcie, 100 złota. 100, może być 100, czemu nie 80, 120. Ciekaw jestem, czy możemy tutaj ewentualnie wyciągnąć więcej. Puszczę tutaj zwiadowczyni, zobaczymy. Dobra, tutaj w takim razie wchodzimy i z tej strony pora oczyścić, bo tu jest naprawdę niebezpiecznie. Musimy tutaj się zabezpieczyć. Kolejna fala, słuchajcie, za 40. Co? Co? Ty jesteś bita? Tu był zombiak? Kurczę, ja tu zostawiłem. Myślałem, że nikogo tu nie ma, serio. Ale się zrobiło, kurczę, wiecie co? Wiecie co? No nie, tutaj 200 nawet można byłoby wyciągnąć. Więc dobra, słuchajcie, w takim razie postawmy jeszcze w jedną wieżę, żeby objąć cały ten teren i postaramy się tutaj zagrać lepszego. Dobra, w każdym razie grubo. To było naprawdę grube starcie, ale jak widzicie, sporo. Teraz musimy tu ogarnąć. O, jeszcze tu się pają do nas. Jak to tak? Proszę tutaj się nie pchać. Jakie tutaj perypetie? Kto wam pozwalał? Kto wam pozwalał mi tutaj niszczyć struktury? Proszę mi się stąd wynosić. No jakie bydlaki? No jakie bydlaki próbują nam tutaj podgryzać? Ach, no tego się nie spodziewałem po nich, naprawdę. Zwłaszcza, że nie spodziewałem się tego, że tak tutaj dałem ciała i zostawiłem. Ale jak wiecie, w ogóle zombiaczek się nam nie interesował. To jest ciekawe. Tu mamy możliwość 290, 130. 140, tu mam 120, ale tutaj będzie 290, będzie chyba najlepiej wydobywać. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. A póki co czyszczę wschód, bo tutaj naprawdę, czyli ja myślałem, że dosłownie przyjdą z tego kierunku. Oni przyszli stąd. Dobrze wiedzieć, że potrafią nas tak łatwo zwieść. Dzień 39, ja już prawie na finiszu, jeżeli chodzi o mapę, już prawie wszystkie jednostki wyczyściliśmy. Produkcja złota jest na poziomie 700, mamy wbić 2000, nie wiem jak to będzie do ogarnięcia, ale na pewno coś wymyślimy. W każdym razie tutaj już mamy kolejne złoża, które czekają tylko na to, żeby je eksploatować. Mam nadzieję, że to nam się powiedzie, więc proszę tutaj, kopalnia za chwilę tutaj powstanie, o nawet chyba w tym miejscu. W każdym razie tutaj już czyścimy, naprawdę czyścimy do prawie do końca. Dnia 40 będzie fala, nie wiem z której strony, nie, mam nadzieję, że nie z północy, a jeżeli z północy, no to tutaj już wzmacniam się murami, ze wszystkich stron stawiam mury, słuchajcie, ze wszystkich stron, tutaj takie potężne, potrójne nawet fale, tutaj też stawiam sobie, z tej strony sobie stawiam, w sumie tutaj mógłbym jeszcze dostawić, bo nie wiem, czy czasem znowu z tej strony nie uderzą, muszę sobie jakoś tutaj radzić, jakoś sobie muszę radzić, ale chyba tu już jest pora powrócić w te tereny, chociaż żeby chociaż do bazy wrócić, wyczyścić po drodze, oczywiście ile się da, no i mamy wschód, zachód, czyli z zachodu, jednak z zachodu, więc idziemy tutaj, zachód jak najszybciej, zapraszam tutaj zachód, czyli tutaj musimy wzmacniać, słuchajcie, jednak tutaj, jednak zachód musi być wzmocniony do granic możliwości, wzmacniam jak się tylko da, bo jednak zachód, słuchajcie, jednak zachód jest, który naprawdę nam da, musi się wybronić, więc zapraszam tutaj żołnierzy, jeszcze tutaj doprodukujemy. Sądzę, że jakoś sobie poradzimy. Zachód, czyli głównie ta strona, no mam nadzieję, że nie z dołu, bo byłoby to dziwne i przede wszystkim smutne. Natomiast tutaj będą się próbować przebić. Jakąś jedną jednostkę muszę tu zostawić. O, jest tutaj nawet taka jednostka, która może się walczyć. Okej, no dawać żołnierze, dawać, bo tutaj za godzinę przyjdą, a my jeszcze nie na miejscu. Kurczę, dobra, idą, słuchajcie, idą. Akurat ciekawe, że akurat trafili bezpośrednio przed pociągiem. Dobra, mamy, sporo mamy złota jednostek, więc mam nadzieję, że to wytrzyma, że damy radę, że jednak tutaj nawet nie podejdą. Trzymać się, słuchajcie, bijemy, strzelamy, niszczymy łobuzów, żeby nawet nie podeszli pod mury, bo jak podejdą, no to wiadomo, trzeba będzie tutaj mocno się odeprzeć od tego, mocno będziemy tutaj trzeba bronić. Okej, tutaj jeszcze bramę dostawię, na razie trzymamy. Na razie trzymamy poziom, na razie jest w porządku. Nie powinno tutaj większego być problemu. Choć już widzę, jednak nie. Dobra, słuchajcie, wycofać się troszkę, żeby było blisko. Cisnąć, dobra, cisnąć w tym kierunku. Za mury. Te mury już się przedostaliśmy przez te mury, więc teraz tu trzeba się ustawić. Ktoś się ciągle dobija.
Przepraszam bardzo. Dlaczego ty się tu ciągle dobijasz? Proszę się stąd wynosić. Okej, idą, ale chyba ich tutaj zlikwidujemy. Uderzyli na tą stronę. Damy radę. Ja wierzę w nas, ja wierzę w nasze możliwości, że tutaj te jednostki naprawdę będą się próbować, wiadomo, tutaj jeszcze przebić. Ale wierzę w nasze możliwości, że tu podołamy, tutaj sobie jeszcze wzmocnię, bo widzę, że tutaj też próbują. Ale sądzę, że nie takie rzeczy biło się, nie takie, że zombiaki się tłukło, żeby tutaj teraz temu nie podołać. Oczywiście cały czas wzmacniam, przecież głupim bym był, gdybym tego nie robił. 51 dnia, pierwszego dnia będzie kolejna fala z tego, co widzicie. Ale na razie chyba mamy to załatwione, więc wyjdźmy tutaj, słuchajcie. Póki jeszcze możemy ich zlikwidować w tym rejonie. Cisnąć go ich. Bo jeszcze ich tutaj parę jest, zombiaczków. Ale tu już jest ostatek, proszę. Bo mi na struktury zniszczą, a ja tego nie chcę. Proszę, dziękuję. Polowanie. Proszę zlikwidować łobuzów, których jeszcze tam mamy. I to chyba jest wsio. Dobra, słuchajcie, oczyszczone. Naprawmy te struktury. I idziemy na polowanie na kolejne jednostki. To już jest ostatek, ostatnie miejsce, gdzie zarażeni mają swoją siedzibę, ostatnie miejsce, gdzie mogą nam jeszcze dokuczyć. To jest ostatnie miejsce, które musimy zlikwidować, aby czuć się względnie bezpieczni. Słuchajcie, ostatnia horda była i zniknęła. Była taka szybka, że nawet nie zdążyłem zorientować się, że nie nagrywam, więc wybaczcie, że wam nie pokazałem. Uderzyli z tej strony, ale tak to szybko poszło, tak szybko ich zmiotłem, że po prostu nie było bardzo też czego pokazywać. Jednak złota, elitarna, weterani, żołnierze robią naprawdę kawał dobrej roboty, o czym już niejednokrotnie się przekonaliśmy. Natomiast teraz, słuchajcie, ostatnie rzeczy. Mamy zdobyć 700 ludzi i 2000 kasy. W tym momencie mamy 1600 kasy i prawie 600 ludzi, więc to już jest tak naprawdę finish. Finish tego, że mamy tutaj jeszcze 280 kasy, wyciągnę. I mamy piękny wynik. 700 ludzi w kolonii, 2000, a dokładnie 2176 i 740 obywateli. Finał piękny. Wprawdzie ciężki pod koniec, no może gdzieś tam w połowie mieliśmy niezłe starcie, ale udało się. Zwycięstwo jest nasze. Takim to sposobem nadal sobie otwieramy dalej drogę. Terytorium Olbrzyma, czyli coś z olbrzymami. Nie wiem co to za terytorium. Ale co to tam się kryje, tego dowiemy się pewnie już niedługo. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pomysły na dalsze badania, myślę, że będziemy szli w kierunku snajperów i balist. Oczywiście nie zapominając o medycynie na przykład, albo magazynach, bo też te magazyny w tym momencie po tej rozgrywce warto byłoby może coś rozwinąć. Ale jeżeli macie sugestie, dajcie koniecznie znać. A jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapki, polecania, komentowania, dajcie znać, co według was, czy dobry kierunek obrałem, niszcząc te wszystkie hordy, a wy może byście inaczej zagrali, może macie inny pomysł na Deral Billions. Ciekaw jestem waszych opinii, waszych propozycji, koniecznie dajcie znać. Za dziś wam ogromnie dziękuję, pozdrawiam was w staniu. Na razie, hej!